Cześć, dziś przedstawię Ci top 5 modów w Minecraft. Intro. Cześć, w tym filmiku przygotowałem dla Was 5 modów na wersję 1.16, które według mnie są po prostu najlepsze. Wyboru dokonałem z myślą o największej funkcjonalności i tego, jak mod ułatwi czy poprawi naszą rozgrywkę w Minecraft. Nie oczekujcie na tej liście moda, który doda Wam tysiące nowych bloków, miliona narzędzi czy innych biomów. Możecie się za to spodziewać modów, które w znacznym stopniu umilą Wam granie w Minecrafta i poprawią rzeczy, które od zawsze denerwowały nas, czyli graczy. Jeśli nie wiecie, jak wgrywa się mody do Minecrafta, to na moim kanale znajdziecie poradnik, w którym wszystko dokładnie wyjaśniam. Link do niego tutaj w karcie, a linki do modów z odcinka w opisie. Piąte miejsce na naszej liście należy do moda, który nazywa się MoveBoats. Co ten mod nam oferuje? Ten mod oferuje nam, jak sami widzicie, podnoszenie oraz transport naszej łodzi. Wystarczy kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy podczas kłócania i wyruszyć w dalszą podróż. Bardzo ułatwia to pokonywanie wszelkiego rodzaju przeszkód, na przykład takich, jak widzieliście w poprzednio, ale również bardzo ułatwia nam transport zwierząt, który teraz staje się naprawdę łatwy. Wygląda to trochę zabawnie, jednak sam mod zasługuje na piątkę z plusem. Chcąc pobrać tę modyfikację, musicie pobrać dodatkowy plik, on będzie w opisie, i również wkleić go do folderu z modami. Czwarte miejsce w naszym zestawieniu zajął mod Bow Infinity Fix. Jest to mod, który pozwala na oddawanie strzałów z łuków, który ma oczywiście zaklęcie infinity na sobie, bez potrzeby posiadania ani jednej strzały w ekwipunku, tak? Czyli to zazwyczaj przydaje się wtedy, kiedy wychodzimy na jakąś wyprawę bądź podróż i po prostu zapominamy wziąć ze sobą tej jednej strzały, która jest potrzebna do tego, by strzelać z tego łuku. Ten mod nam to naprawia. W top 3 naszej listy znajduje się mod o nazwie Better Weather. Co ten mod dodaje? Dodaje on przeróżne anomalie pogodowe. Duże wrażenie na mnie zrobiła zamieć śnieżna, która wygląda tak samo jak w rzeczywistym świecie, to znaczy pokrywa śnieżna równomiernie przykrywa teren, a zamiecie śnieżne naprawdę potrafią ograniczyć widoczność. Ponadto mamy też do czynienia z zatrutym deszczem. Moim zdaniem fajne urozmaicanie rozgrywki. Na drugim miejscu mamy moda Curious Shulker Boxes, który dodaje bardzo ciekawą opcję wykorzystania shulker boxów, czyli przedmiotów, które służą jako przenośne skrzynki w Minecrafcie. Gdy już posiadamy takiego shulker boxa, możemy założyć go na plecy naszej postaci w formie takiego jakby plecaka. Dzięki temu shulker box nie zajmuje nam niezbędnego miejsca w ekwipunku, a ponadto bardzo fajnie prezentuje się na plecach naszej postaci. Minimalistyczna, ale bardzo przyjemna modyfikacja. Na pierwszym miejscu, jednocześnie zwyciężając w naszym odcinku, znajduje się mod o nazwie Double Slabs. Modyfikacja wprowadza możliwość stawiania dwóch półpłytek różnego materiału bezpośrednio na siebie. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie pomoże wielu graczom, ponieważ pamiętam, że sam wiele razy miewałem taki problem przy różnego rodzaju budowach. Naprawdę cieszę się, że takie mody powstają, że społeczność Minecrafta ma do nich dostęp i że każdy może z nich bezproblemowo korzystać. Po przedstawieniu Wam top 5 modyfikacji mam nadzieję, że każdy z Was znalazł coś dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz kciuka w górę pod tym odcinkiem bądź też subskrypcję. I oczywiście, jeśli masz jakieś pomysły bądź też uwagi, możesz śmiało je pisać w komentarzu poniżej. Ja oczywiście na każdy komentarz staram się odpisać albo chociaż zareagować, więc śmiało możesz niżej coś napisać. Teraz chwila dla tych, którzy zastanawiali się, dlaczego nie wrzucałem przez miesiąc filmów, a to dlatego, że byłem poddany zabiegowi udrażnienia nosa, ponieważ od urodzenia miałem lekką wadę i po prostu moje dziurki w nosie były zbyt wąskie, a teraz po tej operacji wreszcie mogę normalnie oddychać i nie mogłem nagrywać przez to, że po prostu przez dłuższy czas w nosie miałem opatrunek, co nie umożliwiało mi po prostu normalne mówienie. No musiałem mówić przy zatkanym nosie. Tutaj macie próbkę mojego głosu po operacji. Witam Was, widzowie. Mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego w tym miesiącu niestety żadnego filmiku nie mogłem dla Was nagrać.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.